Gwoździe. Czym się różnią? Gwoździe możemy podzielić na kilka kategorii, w zależności od tego, jakie macie narzędzie, do czego chcecie te gwoździe stosować, a możemy zacząć od tego, czym są połączone. A połączone będą albo papierem, albo plastikiem, albo drutem. Każde z nich charakteryzuje się innym kątem podawania gwoździ i też dlatego bardzo ważne jest to, do jakiej gwoździarki będziecie je dobierać. Gwoździe łączone papierem są połączone pod kątem 34 stopni, gwoździe łączone plastikiem podają do gwoździarki pod kątem 22 stopni, a gwoździe połączone drutem pod kątem 16. Następną kategorią jest powierzchnia gwoździa. Możemy wyróżnić tutaj opcje pod tytułem skrętne, pierścieniowe albo gładkie. Rodzaj powierzchni gwoździa ma znaczenie, jak łatwo gwóźdź będzie wbijany w materiał, ale jednocześnie jak łatwo będzie z niego usuwany. Wszystkie gwoździe, które są perforowane, czyli mają albo pierścień, albo są skrętne, będą o wiele trudniejsze do wyrwania z materiału, niżeli gwoździe, które mają powierzchnię gładką. Ostatnią kategorią, jaką możemy wyróżnić przy gwoździach, jest pokrycie gwoździa. Wyróżniamy w tym momencie dwie opcje. Albo będzie to gwóźdź czarny, albo będzie to gwóźdź ocynkowany. Gwoździe czarne są powszechnie stosowane przy pracach wewnątrz budynków i są mniej odporne na korozję, dlatego jeżeli pracujemy na zewnątrz, jeżeli używamy ich do tematów związanych z dekarstwem, z przybijaniem łat czy deskowaniem, zalecane jest stosowanie gwoździ ocynkowanych, które są o wiele bardziej odporne na korozję niż te czarne. Dlatego przy wyborze gwoździa rekomendowane jest używanie gwoździ ocynkowanych, ponieważ one są po prostu uniwersalne. Stosujemy je zarówno w środku, jak i na zewnątrz, a każdy z tych pokryć ma swoje unikatowe zastosowanie i wartości, które możemy w nich wyróżnić.